Siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ze mną jest Nadia. Jesteśmy w łazience, poschowałem Nadii jej słuchawki do telefonu i teraz będzie ich szukać. Ja wam tylko pokażę, gdzie są. No, a Nadia nie wie. Powodzenia, Nadio. Może są tu, może są tam, może są gdzieś tam. To są takie tam. Wiesz co, ja zamknę drzwi, bo tam moja mama dziad gada se, więc je zamknę. Naprawdę myślisz, że chciałoby mi się bawić w chowanie tych sławek do koszy? Na przykład chować je gdzieś między ręczniki? A, w ogóle Nadia, możesz powiedzieć, co? Ja zawsze jak przyjedziesz, to ja robię ci jakieś takie pranki. Zawsze, słuchajcie. Nie robisz mi pranki, tylko wywalasz mi rzeczy przez okno. Tak. Wcześniej jak u mnie była, to wywaliłem jej ten... Co? Szczotkę ci wywaliłem? Nie? Do włosów? Teraz... Znalazła. Znalazła. Nie, a gdzie byś nie dosięgnął? No chyba musiałeś cię jakoś zwodzić, nie? Co? Jo, śmieszne, jak wtedy ci zrobiłem tego pranka w odcinku z tego, z vloga tam jakiegoś, co vlog przyjazd Nadii, co mówiłem, że założę się z tobą, że nie stanie, że jak ja stanę na jednym końcu kartki, ty na drugim, to mnie nie dotkniesz. Teraz wkleję wam wstawkę z tego. Nadia, mam dla ciebie takie małe wyzwanie, bo zobacz, mam kartkę, zobacz, zwykła kartka i założę się z tobą na początek o złotówkę, że... Jeżeli ja stanę tutaj nogami na tą stronę, a ty na tą, to nie dasz rady mnie dotknąć. No to chodź Nadia, chodź. Stój tam. To jak tam stoisz? I jak dotykasz? No się nie da, nie? To... się nie da, nie? No, to były jaja. Co tam, Nadia, robisz? Czy ty przypadkiem chcesz wysłać jakieś moje zdjęcie? Zdjęcie serduszek. No, serduszek. No, tak, zdjęcie serduszek. Pomyłka, no pokaż moim widzom, co ty robisz. Tak, no, serduszek. A, bo wcześniej to była pomyłka, tak, Nadio? Tam. Ta? Mhm. A może chcesz wziąć ten aparat i povlogować? Nie. A czemu? Po co? Po co? To się nogi nosę. O, a co tutaj masz? Jakieś galotki. Czemu ty mnie pijesz telefonem? Ty się nie boisz, że on ci się zbije? Pokaż. No weź go wygaś i pokaż widzom moim, jak wygląda twój telefon. Tu jest cały zbity tam. Normalnie. Ja, normalnie. Zobacz. Ale nie masz słuchawek. Patrzcie. No. Nie ma, są za oknem. Są za oknem. Bilu, co ty robisz? Maria, ja cię nienawidzę. Serio? Tak, serio. No ale ja to robię, wiesz, pod film, nie? Tam... Jesteś film sam. Idziemy jeszcze raz. Sam sej. Czy rano je weźmiemy? No to chodź, pójdę po nie, co? No chodź, pójdę po nie. Iść po nie? Sama sobie pójdę. Kiedy? Może ja pójdę? Ej, no ja też chcę iść. No ja też idę właśnie. O nie, drzwi są zamknięte. A to ja tobą zamknąłem. Sorry, że nie będzie nic widać. Wiesz co, ja ich poszukam. Bo jest tak ciemno, że ja nawet nic nie widzę teraz już. Wcześniej jak ci je wyrzuciłem, to jeszcze widziałem. Czyli tam jest moje okno. Masz je? Nie. Czemu nie wziąłeś telefonu z latarką? Ja je rzuciłem tak. Ja pierdzielę, one zostały na parapecie. Nie, to jest kabel. A, dobra. Weź jakąś latarkę. A ty, ona nie świeci. O, świeci. No i nie ma, tu są, tu. Masz, teraz już ci dam. Masz, weź se je, masz. Chciałem ci je dać. Patrzcie, to są nasze znaleziska. Piękne, nie? Nie. Skąd musimy skończyć film? No chodź, skończymy ten film, no. Chodź, nie skończymy go?
Chodź. Nie mogę. Bo? Ale chodź skończyć ten film. Także słuchajcie, jak widzicie, Nadia jest bardzo zadowolona. Czemu mi stajesz na stopę? Nie staję, stanęłam obok. Żebym ja cię zasnął. Obok nie stanął. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Była oczywiście ze mną Nadia. Co ty robisz? No. Dobra, pożegnaj się, no. Do widzenia. Ale tak wiesz, tak yo. Jezu, już kończ to. Leniu śmierdzący. No te, kuszkal. No Leszku. No. Dziękuję za oglądanie, byłam, mówię ze mną Nadia. I tyle, no. Także wiesz co, Nadia, usiądziemy od razu ten film montować. I zlepiona, pa!